Witam was serdecznie w odcinku z Ultimate Team. Dzisiaj sobie odbierzemy nagrody za Food Champions, Division Rivals, no i pogadamy o przyszłości serii. Mianowicie zastanawiam się, czy chcecie mieć prowadzoną serię i w jakiej formie, ponieważ nie ukrywając, nie mam za dużo czasu. Tutaj ranga złoto 3 sobie, no na razie nie mogę się zebrać, żeby zagrać całe Food Champions, więc tak 20 meczyków sobie pykam. Tydzień temu miałem złoto 2 i nagród nie nagrałem. Ale w tym roku stwierdziłem, że czemu nie? Zawsze się to fajnie ogląda. Również pokażę wam skład, ale możecie dać się... No, no dobra, otwieramy player pick, ja będę w międzyczasie coś gadał. Pierwszy player pick to jest... Co to za liga? Niemiecka liga, jakiś no name, albo Chinese. O, ten jest najsilniejszy zawodnik w FIFA, więc możemy go wybrać. I o co mi chodzi? Otóż nie mam za bardzo czasu, nie ukrywając, montować filmy, takie chociażby wstawki z Food Champions, no więc mam zapytanie, czy chcecie jakieś live'y w ramach Food Champions, typu, że w ramach po prostu Ultimate Team, że raz w tygodniu streamuję na przykład i widzicie moje postępy i tak dalej, czy chcecie odcinki z nagród po prostu, czy co innego, nie wiem, dajcie znać. Teraz lecimy z drugim player pickiem. Jak widzimy, o, jest Akuna, czyli bardzo fajny zmiennik będzie. Proszę bardzo, właśnie widziałem, że to fajne statystyki miał. Moim celem był właśnie Akuna albo Wijnaldum, żeby sobie na ławeczkę wrzucać. Okej. Teraz zobaczymy, co trafimy w paczkach. Jeżeli będą jakieś średnie paczki, to może sobie weźmiemy również niewymienne za Division Rivals, ponieważ już dwóch dzisiaj znajomych Aubameyanga trafiło, czyli to musi znaczyć coś dobrego. Chyba idziemy wolno, czyli to oznacza, że będą banery. Środka Pepe, czyli Pepe 84. O, proszę bardzo. Już powoli przynajmniej ogarniam, kiedy są banery. Wtedy, kiedy wolniej idzie troszeczkę. Jeszcze jest Hamsik. O, będą do zadania z pierwszym właścicielem elegancko. Druga paczka. Może tym razem też będą banery. Fajnie by było. Generalnie praktycznie nigdy nie otwieram na konsoli paczek, ponieważ zwyczajnie na telefonie jest mi wygodniej oraz szybciej. Ale jak widać, da się trafić tu jakieś panerki ciekawe. Luka Jowicz, chyba Luka. Mega paczka, czyli numer 3. Zobaczymy, co tym razem trafimy. Generalnie ani razu jeszcze nie brałem paczek za Division Rivals, ale no cóż, kiedyś trzeba. SPO. O, Brand. Proszę bardzo, będzie kolejny fajny... Kurczę, Bundesliga już zrobiłem zadanie, szkoda. Ale jest Brand chyba warty. Myślę, że z 7K będzie. Spokojnie, tak mi się wydaje. A zobaczmy na szybkości, sobie porównam cenę. No tak, 6000 myślę, że wyciągnę. No i dobra, nagrody za Division Rivals w lidze czwartej. Czekajcie, zobaczę, co to jest. 34 000... Co? To ja tak bardzo spadłem chyba do trzecią dywizję miałem, czy tam rangę. Coś takiego w takim razie, mega paczka razy 2, 4 razy niewymienna, no dobra, 4 razy niewymienna mega paczka. Niech stracę, może też trafi niewymiennego Aubameyanga, tak jak wszyscy dzisiaj. Fajnie by było. Numero uno, czy coś będzie? Ja to generalnie to tak za dużo nie trafiam. Dobra, leci szybko, nie ma banerów. No, bez rewelacji, jakby to powiedzieli. Kolejna paczuszka. Myślę, że to jest akurat w tym wypadku 30 000 zamiast 4 takich paczek, to by był słaby deal. O, proszę, i teraz przynajmniej są banery. Niemcy, napastnik, Timo Werner. Timo Werner, nie mam pojęcia, ile kosztuje, zresztą jest to paczka niewymienna, ale tak jak już wspominałem, no nie przyda się do Bundesligi, bo Bundesligę też już zrobiłem o ikonach. O, i kolejny player pick. Czemu robiłem tak szybko te wyzwania, jak teraz trafią wszystkich fajnych zawodników? Kolejna paczka. Czy tym razem również się poszczęści? Myślę, że Werner fajny będzie zmiennik. Zamiast... nie wiem, kogo wcześniej miałem na zmianie w sumie. No, tak eksperymentowałem. Belgia, środkowa obrona. Vermaelen Vertonghen. Vertonghen, proszę bardzo, 87 overalla. No czyli opłacały się paczki. Chyba od teraz biorę co tydzień paczuszki, bo wypada bardzo fajnie. Ja tam nie narzekam.
Jakie takie nagrody zawsze będą, no to będzie super. O, jeszcze Wojciech Szczęsny. Czyli naprawdę się zwróciło, nawet jakby każda karta kosztowała po najniższej cenie overalla. O nie. Kurczę, Artur, mam dwóch Arturów niewymiennych, coś muszę z tym zrobić. Dobra, Artur niestety poszedł na Quixel, ponieważ nie chciało mi się robić żadnego SBC, w sensie nie było żadnego prostego za bardzo. Ale 3000 chyba kosztowało, łącznie 4000 takie. Robert! Milik. Muszę się nauczyć rozpoznawać walkouty. Zresztą Robert ma informa. No to niepotrzebnie. W sensie to tak wiecie, aktorzy z tą Cieszynką. Tak naprawdę tylko tak zagadywałem. Wcale to nie było tak, że myślałem, że lewego trafiłem. I tak, no. Szkoda. Ale w każdym razie myślę, że bardzo udany pack opening. Ja jestem zadowolony. Możecie dać znać, jak tam u was, czy wzięliście monety. Ja do tej pory brałem monety, ale od teraz chyba biorę paczuszki, jak widzę, co z tego wypada. No i co? Mam dwa razy niewymienny stadion. Ja się z wami żegnam i dajcie znać, czy w jaki sposób chcecie mieć prowadzoną serię i czy w ogóle chcecie mieć prowadzoną serię z futa. Elo, elo.